Poranne pytania Radia Olsztyn. Przy mikrofonie Marek Lewiński. Witam Państwa i przedstawiam naszych gości. Są nimi radni Olsztyna. Wiceprzewodniczący Rady Miasta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Babalski. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Z nami także Mirosław Gornowicz, radny prezydenckiego klubu Ponad Podziałami. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, pozdrawiam. I najpierw pytanie właśnie do pana profesora. Dlaczego planowana przebudowa hali Urania wymagała zmian w budżecie miasta? To nie do końca prawda, bo akurat brakujące, o czym powszechnie wiadomo, 20 milionów złotych, które wynikło po prostu z aktualnej sytuacji na rynku robót budowlanych, się okazało, że 174 miliony, które mieliśmy jakby przewidziane w budżecie, nie wystarczą, bo najniższa z ofert jest około 20 milionów droższa i te 20 milionów są zawarte w dokumencie, który nazywa się Wieloletnia Prognoza Finansowa. Zatem nie była konieczna korekta budżetu na rok 2021, a to dlatego, że w tym roku bardzo niewielkie nakłady mogą być wydane. Gro nakładów na Uranię zostanie poniesione w roku przyszłym, czyli 2022 i 2023. Oczywiście pojawia się pytanie, skoro w tym roku nie trzeba, to skąd pieniądze w dwóch kolejnych latach? Właśnie tak. Odpowiadam. Nie czekając na pytanie w tym zakresie, ze sprzedaży terenów przy ulicy Lubelskiej, teren nazywany tak potocznie motokrosem, tak? Ten teren po motokrosie, gdzie wpisaliśmy do wieloletniej prognozy finansowej w roku 2022 10 milionów i w 2023 kolejne 10 milionów. Sytuacja jest dość prosta. Ten teren od dawna był przeznaczony na sprzedaż pod prowadzenie działalności gospodarczej. Pojawia się szansa i potrzeba zrealizowania bardzo ważnego, i tutaj się wszyscy chyba zgadzają, projektu dla Olsztyna, jakim jest modernizacja gruntowna Urani. W związku z tym po prostu tę wcześniej zaplanowaną sprzedaż realizujemy po to, żeby ten ważny projekt związany z Uranią mógł być zrealizowany. No i takich oto wyjaśnień zarówno na antenie Polskiego Radia Olsztyn, jak i pewnie na sesji Rady Miasta słuchał właśnie wiceprzewodniczący tejże z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Babalski. No i niech pan mi przypomni, jak pan zagłosował w tej sprawie na Radzie Miasta, na sesji. Proszę państwa, w dniu wczorajszym w imieniu klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość przedstawiłem stanowisko do zmian, jakie zostały zaproponowane do zmian w budżecie. Ale gdyby był pan najpierw uprzejmy odpowiedzieć na moje pytanie. Jak pan zagłosował, panie radny? Proszę mi pozwolić, dochodzę do tego. Oczywiście zagłosowałem przeciwko. Dlaczego użyłem słowa oczywiście? Jako radni klub Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy jedyną opozycją w Radzie Miasta Olsztyna i jako jedyni w dniu wczorajszym zabraliśmy w tej kwestii głos. Ja przypomnę, że 15 radnych było za, 7 radnych było przeciw, 1 się wstrzymał i 2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Proszę państwa, może to zabrzmi zbyt przewrotnie, ale ja powiem tak. My nie głosowaliśmy przeciwko budowie czy przebudowie hali Urania. Ja chcę z całą mocą podkreślić, i to mówiłem na falach audycji w programie Opinia, gdzie miałem przyjemność rozmawiać z panem profesorem. To było w październiku ubiegłego roku. Mam nadzieję, że pan profesor to pamięta. I ja wtedy mówiłem to. Tak, ja wtedy powiedziałem tak, jesteśmy za przebudową, jesteśmy za tą inwestycją. Ta inwestycja czy ta przebudowa jest miastu po prostu potrzebna. Ale 40 lat zdekapitalizowana hala wymaga już albo budowy nowej, albo przebudowy. Ale proszę państwa, my głosowaliśmy nie przeciwko, więc kontynuuję, dlaczego głosowaliśmy. Wszelkie zmiany okupione są wzrostem deficytu. Ta zmiana wczorajsza spowodowała wzrost deficytu o 29 644 tysiące, co wywindowało deficyt miasta z kwoty 97 milionów, która widniała w styczniu, na początku tego roku, do kwoty 127
1 500 000. My głosujemy jako opozycja przeciwko zwiększaniu deficytu i wyprzedaży majątku gminy. Te kwoty, o których pan profesor już kończy ten wątek, te kwoty, a więc wszelkie inwestycje w mieście są okupione wyprzedażą majątku. W tym przypadku po 10 milionów w 2022 roku i 2023. W 2022 wyprzedaż majątku zawieszono do kwoty 38 milionów. Dobrze, ale tu się zatrzymajmy, panie radny, bardzo proszę, bo ja bym chciał zadać dodatkowe pytanie. Więc tu są pieniądze na wszelkie inwestycje. Dobrze, i teraz tak, zwracam się do Mirosława Gornowicza w takim razie, przeciwko temu, radnego prezydenckiego klubu Ponad Podziałami. Czy to tak jednoznacznie oznacza to, co powiedział właśnie Jarosław Babalski, że miasto po prostu musi się dodatkowo zadłużyć, żeby wyremontować, zmodernizować Uranię? Totalnie nie. Zwracałem już uwagę, ale widocznie w sposób mało udolny, bo jakoś nie zostałem zrozumiany. Otóż nie ma żadnego związku między wzrostem deficytu, a tymi brakującymi 20 milionami złotych na uranie. Mówiłem, to są wydatki 22 i 23, a my mówimy o budżecie na rok 21. I wspomniany wzrost deficytu przez pana radnego Babalskiego z 97 z groszem tam do 27 milionów nie ma żadnego z tym związku. Rodzi się pytanie, a z czym ma związek? Ano, głównie z prefinansowaniem. Takie są zasady w regionalnym programie operacyjnym, że obowiązuje po prostu wcześniejsze wydatkowanie. Czyli sekunda, panie profesorze, wzrost zadłużenia po prostu dotyczy innych lat, jak ja to rozumiem, tak? Oczywiście, to znaczy nie. My zwiększamy, bo są tutaj różne pojęcia. Nie możemy deficytu budżetowego... Próbuję to... Jasne, panie profesorze, ja po prostu próbuję to sprowadzić. Ja próbuję to sprowadzić do zrozumiałej dla naszej słuchaczy puenty. Dobra, proszę dać mi 2 minuty, ja postaram się... Ojej, minutę, panie profesorze. Minutę, dobrze, umowa stoi. Otóż to, że wzrósł deficyt budżetowy w tym roku do 127 milionów, nie ma związku z tym, o czym mówimy, czyli z uranią. Ma związek z prefinansowaniem innych projektów i z zasadą obowiązującą w regionalnym programie operacyjnym, że trzeba wcześniej wyłożyć pieniądze, a potem Urząd Marszałkowski jako gestor w tym zakresie refinansuje nam te wydatki. Zresztą chcę zwrócić uwagę, że z tych 127 milionów deficytu tylko około 90 pochodzi z kredytów. Reszta to jest z nadwyżki budżetowej z roku 2020. To są wolne środki. Powstaje pytanie, a skąd nadwyżka budżetowa, wolne środki? Odpowiadam. Za rok 2020 mieliśmy zaplanowany deficyt 68 milionów złotych, a mamy, szanowni państwo, nadwyżkę 48. Dzięki dobremu 48 milionów. Dzięki dobremu gospodarowaniu. No i faktycznie dlatego, minuta, panie profesorze. Tak jest. I z tej nadwyżki możemy sfinansować ten deficyt, o którym teraz mówię. A teraz zwracam się do Jarosława Babalskiego. Czy w takim razie w waszej ocenie należałoby unieważnić procedury, poszukać wykonawcy, który zaproponuje cenę realizacji inwestycji podobną do kosztów planowanych na początku? W takim razie należałoby po prostu znaleźć innego wykonawcę? Trafił pan. Ja wczoraj miałem to na końcu języka, ale nie wypowiedziałem tego. Nie z obawy, ale tak, zgadzam się. Ja potwierdzam. Ja unieważniłbym ten przetarg. Proszę państwa, pan prezydent ma już dopięty budżet na przebudowę hali Urania. To jest 195 milionów. I tak na dobrą sprawę, poza tym, poza piękną wizualizacją, co jest znakiem rozpoznawczym pana prezydenta, i poza wykonaniem projektów architektonicznych i inwestycyjnych, często jest tak, że mijają 3 lata i ten projekt można wyrzucić do kosza. Czyli sugeruje pan, że po prostu nic się nie zadziało i dlatego można byłoby zrezygnować z tego wykonawcy. Ja to tak rozumiem. Nic się nie zadziało, proszę państwa. Mało tego, powstaje pytanie. Poza tym mamy jeden wskaźnik, że ma powstać piękna hala, czy ktoś z mieszkańców Olsztyna, poza panem prezydentem i ścisłym gronem, wie, jakie będą parametry i co tak naprawdę pan prezydent chce zbudować za 200 milionów. A to jest dopiero początek. To jest na dzień dobry, proszę państwa, bo ja wczoraj powoływałem się na pewne dokumenty, które przygotowując się do CES, przeanalizowałem. A więc raport NIK-u. Jak wyglądają budowy tego typu obiektów w Polsce na przestrzeni ostatnich 2-3 lat wstecz?
Ja odsyłam do tych dokumentów. Dobrze, i odeślijmy w takim razie naszych słuchaczy, żebyśmy na minutę przed końcem audycji nie analizowali raportów NIK w tej sprawie. To jeszcze jedno zdanie podsumowania ze strony Mirosława Gornowicza. Bardzo proszę. To jest takie typowe. Jestem za, a nawet przeciw. Chcę nowej uranii, ale finansowania już nie. Nie da się ciastka zjeść i ciastko mieć. Chcę zwrócić uwagę, że to jest finansowane z poprzedniej jeszcze perspektywy finansowej RPO, tak? Ze środków unijnych jest określony czas na zakończenie tej inwestycji. Jest określony czas, w którym pieniądze można wydać. Kto ich nie wyda, będzie je zwracał. A więc to nie jest tak, że możemy w nieskończoność ponawiać przetargi. Były plany na inne tematy. Proszę, ostatnie zdanie, panie profesorze. Sytuacja na rynku usług budowlanych jest taka, że według mojej wiedzy należy się spodziewać nie spadku, a wzrostu cen. Dziękuję. Były plany, żeby poruszyć jeszcze inne tematy w porannych pytaniach Radia Olsztyn, ale mam nadzieję, że nasi słuchacze nie mają nam tego za złe, że dyskutowaliśmy wyłącznie o uranii, bo przecież to sprawa chyba ponad olsztyńska, że tutaj na te hale przyjeżdżają także kibice, czy też sportowcy z wielu innych miejsc naszego regionu. Wiceprzewodniczący Rady Miasta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Babalski był gościem porannych pytań. Dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Po drugiej stronie był także Mirosław Gornowicz, radny prezydenckiego klubu Ponad Podziałami. Kłaniam się. Dziękuję również, kłaniam się nisko państwu. To były poranne pytania Radia Olsztyn. Tymczasem.